Zapraszamy do naszego nowego przybytku. To właśnie tutaj, w samym centrum Złotoryi, osoby bezdomne mogą bezpłatnie skorzystać z prysznica. Kąpiel można wziąć w poniedziałki, środy i piątki. Burmistrz Złotoryi przyznaje, że to pierwszy krok, żeby pokazać osobom bezdomnym, że można żyć inaczej. Bardzo trudno jest do tych ludzi dotrzeć. Szukamy sposobów i być może takim pierwszym takim krokiem małym będzie to, że ta osoba umyje się, dostanie nowe ubranie i wtedy będzie łatwiej z nią porozmawiać o jej problemach. Do tej pory z tej usługi skorzystało 6 osób. Pierwsze zmiany w ich podejściu do życia już widać. Osoba, która korzystała tutaj właśnie z prysznica, można powiedzieć, że takiej nabrała pewności siebie, zmieniła swój wizerunek, także wizerunek, poprawa wizerunku osoby bezdomnej tutaj w naszej społeczności lokalnej nastąpiła. Taka osoba przyszła, powiedziała, że to teraz dajcie mi lokal. Także już takie pierwsze pozytywne kroki tej działalności mamy. Osoby, które chcą skorzystać z prysznica, dostają potrzebne środki higieniczne oraz czystą odzież. Zapasy zbierane przez cały rok znajdują się w tej szafie. Bezdomnym w kąpieli pomaga specjalnie wyznaczona do tego osoba. A tutaj dba o to miejsce pan, który wykonuje u nas prace społecznie użyteczne i on też pomaga osobom bezdomnym tutaj w przeprowadzeniu tej kąpieli, wymiany odzieży, przekazaniu środków czystości, żeby tutaj panowie mogli, bo mamy panów bezdomnych głównie, mogli o siebie zadbać, ogolić się, przebrać w czystą odzież. To pracownicy socjalni zachęcają osoby bezdomne do odświeżenia się pod prysznicem. Jednak każdy, kto będzie chciał wymyć się i dostać świeże ubrania, może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam otrzyma potrzebną pomoc.